teraz zapomniałem, jak ja to ustawiałem sobie manualnie. Fotografia była początkiem wszystkiego, no bo od fotografii trzeba zacząć. I mnie tak los pokierował, że moją pierwszą pracą była praca w instytucie przy mikroskopach, przy badaniach struktur metali, które trzeba było fotografować. I to zainteresowanie fotografią chyba każdego człowieka może pochłonąć, jeżeli ma aparaturę i ma takich, co go prowadzą w tym temacie. I mnie się właśnie taka rzecz zdarzyła. Jaką wam przysłano? Ja jeszcze nie miałem matury wtedy. No i robiłem maturę jednocześnie pracując, więc zdecydowałem się pójść na technikum fotograficzne. Zdałem egzamin, dostałem technikum, świadectwo, wróciłem do domu. Po jakimś czasie przyszedł list, że zostałem przyjęty na szkołę filmową. Na ile byś ty myślał, żebym ja ustawił moją kamerę manualnie? No zależy, moja pokazuje na 16 bez filtra. 3,5, 2,8. Aż tu teraz rozjaśniłem, patrzę ile. Więcej. 2,4. Przyciemniać bez. 2. No ale samo życie tych filmowców, no nie chcę tu mówić, bo to pewnie trafiłem na nieodpowiednich dla mnie. To było za wesołe. Dla mnie, młodego chłopaka, jeżeli całe życie miałoby być takie wesołe, to mnie nie odpowiadało. No i rzeczywiście skończyło się moje filmowanie i przeszedłem na inną profesję, na Politechnikę Śląską, którą skończyłem później. No i się skończyło z filmowaniem, ale wróciłem do pracy w mikroskopach, w badaniach struktur, gdzie fotografowałem, ale niektóre procesy można było filmować i filmowałem. To 58 to jest to. To ja musiałem to zacząć robić już w 55. Tu jestem, ale to takie to małe zdjęcie, to jestem z jej kuzynką. To jest 57 i 8 rok, tak. Myśmy się poznali właśnie na początku lat 50. No i zdjęcia robił mi te kolorowe, to nikt ich nie miał, tylko ja miałam kolorowy, bo on je robił od początku, począwszy od zrobienia zdjęcia do wywołania. To wszystko robił sam. Jak przyszły do mnie koleżanki, to i koleżanki ze mną mogły mieć zdjęcie. Ale tak, to ja nie widziałam, żeby komuś innemu robił. On nie miał czasu za bardzo na te zdjęcia, żeby na te dziewczyny chyba. Dlatego, że on był kolarzem i on musiał bardzo trenować, był takim zawodnikiem. Także on musiał codziennie przynajmniej tych 20-40 km zrobić na rowerze. Potem jak się już Jaruś urodził, dziecko się urodziło, no to potem już z dzieckiem robił. No poza tym robił zdjęcia rodzinie swojej, mamie, cioci, siostrze. To już też były te kolorowe zdjęcia. Przyjechałem do Norwegii, no były przyczyny różne tam, ja miałem raczej polityczne. Przyjechałem i byłem pewien, że z moim zawodem metaloznawcy i z dorobkiem, jaki miałem w Polsce i z praktyką na mikroskopii, no to szybko dostanę pracę. No niestety nie udało się. Nie udało się, przyjechałem ze wschodniej Europy i uważali mnie za szpiega technicznego i nie mogłem dostać pracy, co mi dali na piśmie, że dopóki nie będę miał obywatelstwa norweskiego, to w instytutach nie mogę pracować. No i był koniec właściwie moich planów na dalszą pracę w moim zawodzie. Wyciągnąłem świadectwo technika fotografa i szukałem pracy jako fotograf. No i znalazłem, ale po prawie 3 latach uniwersytet ogłosił konkurs na stanowisko takiego, który by zorganizował Wydział Badań Materiałowych. No i ja wygrałem ten konkurs. Musiałeś ją całą rozładować? No i na tym wydziale musiałem mieć aparaturę, no więc wtedy znowu kupowałem mikroskopy z urządzeniami fotograficznymi, kamery wideo do robienia różnych procesów, które przebiegają i wróciłem do swojego zawodu. To była H8, takie się nazywało, nie? Pamiętasz? Były kasetki i format ten mały, jeszcze nie był szeroki ekran.
Nie ma już kamer, bo wszyscy już na aparaty fotograficzne przeszli z tym z filmowaniem. Ja mam swoje hobby, on ma swoje hobby, ale jedno drugiemu nie przeszkadza. Bardzo dobrze, że robi te zdjęcia. Jestem dumna i mogę się pochwalić. To był wyjazd na Florydę, urlop na Key West, ale zaczęliśmy go od Nowego Jorku, żeby... No taka komunikacyjna sprawa, bo bilet, żeby kupić do Miami Beach, był droższy niż do Nowego Jorku i z przesiadką na Miami Beach, więc tak polecieliśmy i robiliśmy na Manhattanie jeszcze trochę tego filmu. Ja jeżdżę na wycieczki też tu z Norwegami. Moja żona należy do tych związków emerytów albo miłośników sztuki. Mnie zawsze zabiera jako męża i ja filmuję to, ale filmuję to dla nas, dla siebie, nie dla ludzi. Pracowałam 20 lat w takim koncernie ubezpieczeniowym, a w tej chwili jestem już na emeryturze i jestem w zarządzie Związku Emerytów naszej firmy. No i ja organizuję te wycieczki. I jak Przemek chce jechać, to jesteśmy w dwójkę, dwoje Polaków. I bardzo się cieszę właśnie, że on robi te filmy, bo potem można na zebraniu pokazać te filmy. To jest Stavanger i ze Stavanger na Wyspę Kwiatów i potem jechaliśmy w góry, w śniegu. To w czerwcu było, tak? To było w czerwcu. Samo filmowanie, to dużo mi zostało ze szkoły, żeby prowadzić kamerę w jednym kierunku. Używam statyw na jednej nodze. Taki fotograficzny, jeszcze z aparatów fotograficznych, długim obiektywem. I ten statyw używam i jak zawsze sobie oprę go na ziemi i w tej osi wtedy mi też wszystko dobrze chodzi. Bo ja jeszcze mam jeden statyw taki na pasek, że mam statyw, który opiera się na pasku i wtedy ja cały jestem tym statywem i ja całą kamerą chodzę. No jedynie wtedy mój oddech, który mi brzuch unosi trochę, to mi zaczyna tą kamerę falować. No nie daję rady bez oddechu za długo utrzymać kamery. O, to jest mój statyw do kamery. Ja z nim wszędzie chodzę. W tej osi to na pewno mi się to wszystko poskłada dobrze. I nie jest ciężki. Jest bardzo lekki. Tyle, że jak byłem gdzieś, nie wiem, w Turcji, to mnie na wejściu do muzeum zabierali, bo myśleli, że to jakiś wybuchowy. Nie mówię drugim, tylko następnym hobby jest narciarstwo. I ja bardzo dużo jeżdżę na nartach. Mimo, że jestem już starcem, to jestem rozwojowym, bo ja ciągle szukam nowych technik jazdy. Nagrywam olimpijskie przejazdy czy mistrzostwa świata, obserwuję to długo i potem chcę ich naśladować. No i próbuję na stoku robić to, co robią zawodnicy. No i nie mam jak to sprawdzić. I jedynym sprawdzianem jest kamera. I wtedy proszę albo żonę, albo kogoś tam z chłopców, żeby mnie nagrał. Ja wtedy sprawdzam kilka moich styli, które uważam, że ja je dobrze robię. I później dopiero oglądam w domu i widzę swoje błędy i poprawiam się według tego, co kamera pokazuje. Także kamera jest dla mnie takim narzędziem sprawdzającym techniki mojej jazdy na nartach. Wiesz, on jeździ na nartach, bo on był zawsze sportowcem. Jak myśmy się poznali, no to tak samo. Zabrał mnie do Zakopanego i kazał mi zjeżdżać na dół do Kuźnic. No, więc ja zjeżdżałam jak mogłam, a żeby ci powiedzieć, jak to było z tą nauką jazdy, to on dostał od Józka sznurka, kłębek i podwiązywał mi pod narty, żeby za szybko nie jechały. Ale już tak w połowie drogi, to ja już się tak rozjechałam, że siadłam nad potokiem, jak zjechałam na dół i czekałam.
A on w końcu przyjechał, ja mówię, co tak długo cię nie było? A bo ja myślałem, że ty jeszcze się uczysz jeździć, nie? Ja już zjechałam. I tak do dziś zjeżdżamy, no bo my co roku jeździliśmy przynajmniej na tydzień w Alpy, a poza tym mamy tutaj na Holmenkollen pod nosem. Przemek pracował do 70, no to już jest 10 lat na emeryturze, już 81 skończył w tym roku. 11 lat na emeryturze. On twierdził, że jego nie ma kto uczyć, wobec tego on musi sam swoje błędy oglądać. No to kazał się nagrywać. Ja to robię już jako hobbysta i jako hobby to traktuję jako wypełnianie czasu, już teraz zwłaszcza jako emeryt, no to się tym bawię. Cieszę się, że takie hobby mam jako emeryt, bo kiedy byłem jeszcze młodym człowiekiem i obserwowałem emerytów czasami w parkach, to albo grali w szachy, albo siedzieli oparci o laskę i patrzyli w, nie wiem, w co patrzyli, nie widzieli przecież nic, bo ten wzrok był taki gdzieś w nieskończoność. No i widziałem się takim. Natomiast później widziałem emerytów, co stawiali pasjanse z kart. No to myślałem, może ja będę z tym od pasjansów, ale na szczęście ta kamera się tak do mnie przylepiła, że wszędzie chodzę z tą kamerą, wszędzie coś filmuję, no i składam i mam wypełniony czas emeryta. Ha ha ha!